Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Saints Row 4 Kosmitiery. Dobra, chciałem jebnąć jakimś mądrym tekstem, ale jestem na to za głupi. Witam was w kolejnym odcineczku, jak widzicie szybujemy sobie w tej chwili nad miasteczkiem Steelport, się to chyba nazywało, nawet nie jestem do końca już pewien. Zbieram sobie plastry, szynki mocy, ponieważ w sumie widzę tak zaraz obok siebie. Jak tak teraz patrzę, to nie mam ich wcale, bo wydaje chyba większość pod koniec poprzedniego odcinka, no trudno. Bywa, zdarza się, w końcu po to się je, kurde, zbiera, żeby je wydawać. Tutaj jest jakaś misja, to nie wiem, nie wiem, czy to nie jest ta durna misja ze strzelaniem do przeciwników, kiedy się jakiś pseudo-kod kopiuje. To jest łańcuch? Dobra. Łańcuch? Czemu kurwa łańcuch? Never mind. Słuchajcie, czym by się teraz tutaj zająć? Jebut, szmatu! Zbieranie kolejnych plastrów mocy. Oczywiście. Dobra, mamy 5, ale uspokoję dupę, bo trochę za dużo tego skakania. Mapa, misje. Zobaczmy na mapę. W sumie przydałoby mi się trochę cashu. Trochę cashu. Chaos, demoluj symulację. No dobra, okej, okay. Chodźmy sobie chaosu trochę zasiać. Ponieważ jeśli dobrze wiecie, chaos to jest w sumie zajebista minigierka, jedna z lepszych tutaj występujących. Możemy sobie po prostu swobodnie pojeździć i porozpierdalać. Myślałem przez chwilę przed tym odcinkiem, żeby się przerzucić na pada, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Dlaczego? Możecie się domyślić, a jaka jest moja ulubiona rzecz w tej grze? Uwaga! Uwaga, konkurs! Headshoty. O wiele łatwiej strzelać mi headshoty, kiedy posiadam posiadam mimo wszystko. O kurwa, nie to chciałem. Nie. O wiele łatwiej strzelać mi headshoty, kiedy posiadam myszkę, dzięki której mogę sobie dokładnie przycelować. A jak wiecie lub nie, czasami trudno jest naprawdę trafić na padzie. Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, bo ja jestem upośledzony pod względem celowania. Odzyskujemy równowagę i strzelamy dalej. Niestety straciłem ją i kurwa kombo mi siadło z tej okazji. Ale spoko. Zabijemy trochę kurwa policjantów, ludzi i kombo nam się z powrotem nabije. Szczególnie, że ludzie są tutaj na tyle inteligentni, żeby wbiegać mi zaraz pod celownik, jeśli dobrze widzę. Co jest? Co mnie uderzyło? Czemu? Co jest? Kurwa dupa mi szaleje. O, tu jest kurwa czołg. Ej, czołgu! Won ode mnie. Bum, nie macie. Szmato! Ej! Dobra. O, wiem, że mam jakieś... Seriously? Nie zniszczyłem go. No to wiele wyjaśnia w sumie. Dobra, trochę chaosu zasiane, ale ja zaraz kurwa chyba umrę, czy mi się wydaje. Czekajcie, muszę się odsunąć, bo padnę. Padnę tu. Padnę! Lol. Lol. Dobra, biją mnie? Już chyba w tej... przynajmniej chwilowo nie. Gin, gin, gin. Yeah! O, oh, sweet! Będę sobie tak ładował, kurwa, i strzelał na lajcie z dachu tego budynku, ponieważ całkiem w sumie sporo mogę tutaj zdziałać, po prostu sobie tutaj stojąc. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo te rakiety mają naprawdę fajny zasięg uderzenia. Szukam sobie teraz kolejnych celów, zobaczymy, jaki medalik uda mi się w sumie wbić. Przydałoby się oczywiście złoto. Niewątpliwie zawsze złoto jest najlepszym możliwym wynikiem. Przydałoby się, bo ja nie mam hajsu, a robię to w sumie w tej chwili tylko i wyłącznie dla hajsu. Jak wszystko! nie. O kurwa, czołg! Gin czołgu! Przyjechali do mnie. Aha, dopiero brązu kończyłem, okej, okay, spoko. To znaczy, że idzie mi trochę chujowo. Mogłoby pójść lepiej. Aha, nie pozwala mi w tej chwili strzelać z takich większych broni, póki jestem w powietrzu. Chodź tu, szmateksie, chodź tu, czołgu! Nie macie! Yeah! Kombo jakieś tam siadło, drugi samochód. Wolałbym w sumie czołg. Myślałem, że będę miał czołg. Jak brałem tą misję, to z takim zamysłem, powiedzmy, ją odpalałem, ale nie, chuja tam. Nie dostaniesz, Tivol, czołgu, bo jesteś kurwa słaby. Chyba uda mi się wbić przynajmniej srebro. Wow! Damn! Wybuchy! Wiksy! Szaleństwo! Feta, jak to feta? Nice! Coś jeszcze? Ludzi zabijam. Ludzi, samochody na parkingach.
Czekaj, czy mi pozwoli kombo wykończyć. Chyba powinno. Mam złoto! Mam złoto! Mam złoto! Dobra, okej, okay, uspokoję się. Dobra, kombo mi się chyba skończyło. Chaos zasiany. Co ja mam w dupie? Klucze! Klucze do mieszkania, lololol. Pięknie, 592 tysiące nabite, złoto wklepane. 7,5 kafla? To ja wolę wyścigi robić. A, jest premia, jest! Kurwa, tyle zysku! Co on za taniec w ogóle odwala? O, to ja na dyskotece, krótko mówiąc. Po paru głębszych. Nie wiem w sumie, czy się wkurwiam, czy tańczę. Jak to wygląda? Chyba robiąc te activity. O, jeszcze breakdance'a zatańczył na wyjście. Zobaczmy sobie mapkę. Zobaczmy sobie, co jeszcze ciekawego mogę zrobić. W sumie cash. Czy ja zdobyłem? Tak, ja zdobyłem chyba kawałek terenu za wykonywanie tego. Dobra, zobaczmy sobie, wprowadź nowy kod. Mam ochotę w sumie trochę chyba to jest to, co jest związane ze strzelaniem. Więc zobaczmy sobie. Czemu jesteś taka kurwa brzydka? Zrobimy coś z tym. Jeszcze przez chwilę była nietykalna! O! Where are you? Here you are! Die, bitch! Jak? Czemu ich wybija gdzieś w pizdu? Wohoho! Wohoho! Co ty kurwa, zdjęcia robisz? Jakie piękne! Jakie mam pierdolnięcie piękne! Fajnie by było, gdybym miał taką siłę w łapie na co dzień! Fala zabójstwa, dobra, okej, robi się ciekawie w takim razie. O skurwysyny. Lol, to nie było zbyt trudne. O lololololol. A, ty żyjesz jeszcze, chujowo. Ale jak widzicie, zwiększam sobie damage. Ile muszę ich zabić? 6, a to pewnie będzie więcej fal. Przytrzymaj Z, aby werwować towarzysz. Werbować, kurwa, nie werwować. Elo. Macie kurwa zamrożenie, szmaty. Nie ma tak dobrze. Dobra, będą 3 fale z różną ilością zabójstw. Okej. Myślę, że mi się uda. Mam nadzieję taką przynajmniej. Jak widzicie, zamrażanie w sumie jest zajebistym patentem, dlatego będę dużo zamrażał. No, strzelaj tym, kurwa, ziomuś. Życie, żeby mi się tutaj nie pokończyło. Trochę mało ambitnie ich zabijam. W sensie, kurwa, biegam takie pyk, pyk. Zmienię sobie w takim razie broń na to. I wykorzystam trochę tego, że sobie ją poupgrade'owałem, bądź co bądź. Wydałem na nią parę groszy. Hajs z YouTube'a wydałem, kurwa, na bronię. O, ty skurwysynu! Odsuć ziomala. Tam! Wybuch! Nie, bo ten mnie tutaj będzie napierdalał. Nie będę cucił ziomala, wyjebane mam na ziomala. O, dobra, wprowadzanie wirusa ukończone. Hajs dostanę? Powinienem dostać. Zamień ciężki pistolet na pistolet obcych. Ciebie, kurwa, mogę zamienić w papkę na ziemi. Co ty na to? Ej. Gdzie mam amunicję? Wiem, że to lubisz, suko. Samochód moich ziomeczków w sumie. Dawno nie jeździłem samochodem. Aha, to jest jakaś dziwka z mojego gangu. Uuu, bootlegger. Schowam sobie ciebie do mojego super garażu. Aż wykończyłem to A beknięciem. Nice. Nie mam opony. To mi w niczym nie przeszkadza. Co to za jebacz tu jest? Czy to jest wieża? Nie, to nie jest wieża. Aha, czyli ja sobie tak uwalniam, powiedzmy, powoli sektory, tak? Chyba tak. Potrzebuję cash. Zdestabilizuj symulację. Chodźmy sobie do tego. To jest w sumie całkiem ciekawe. Spokojnie, nie będziemy tego robić jak pojebani non-stop. Chcę w sumie teraz tylko trochę hajsu zdobyć i jak zdobędę ten hajs, to już nie będę się dalej tym tak bardzo przejmował. Chodź tu, skurwysynu, dorwę cię. To jest to gówno, które sprawia, że oni bardziej poszukują. O, złoty znicz, Quidditch. Quidditch, złoty znicz. Now I get it. Te nazwy są powiązane. Dobra, gdzie jesteś, mój ty kodziarzu? Wejdź, szczelina. Złoty penis tam widziałem, było napisane na dole. Good luck.
Okej, brzmi zajebiście. Czy to będzie na jakichś skuterach, czy będę biegł może? Skuter, czy może bieg? Dobra. Szmaciarze już tam idą, a ja chyba będę biegł po prostu. Aha, ja sobie po prostu biegnę, tak? Okej. Lewy przycisk myszki, zryw gotowy. Co to jest zryw? Aha, przebijam się, aha. Pewnie zryw oznacza, że się przebijam przez wszelkie przeszkody, coś tak czuję. Jakie zajebiste, z czym mi się to w ogóle kurwa kojarzy? To mi się kojarzy z jakimiś rzeczami typu Sonic, o właśnie, z Sonikiem mi się to kojarzy. Tak wam mogę tylko powiedzieć. Dobra, mam zryw gotowy, nie wiem co to dokładnie oznacza. Dobra, zróbmy zryw w takim razie. Muszę zbierać wszystkie fioletowe w sumie. Aha, to jest taki super power boost. Znowu zryw gotowy, fuck, przerwało mi flow, kurwa mać. Ładunek zrywu, aha, czyli ja sobie to tak ładuję. To mi się też kojarzy, wiecie z czym? Z Audio Surf. Tam wgrywało się naszą własną muzykę do gry i to nam dopasowało taką śmieszną trasę, którą podążaliśmy cały czas. I ta trasa była tak jakby dopasowana do tego, jakie są bity w naszej muzyce. O, o, skurwysyny, całkiem to trudne jest, w sensie stawiają te tutaj przeszkody całkiem, tak powiem, ambitnie. O, rozjebałem gnoja. Dobra, okej. Boże, szalony kurwa wirus, co się dzieje, nie wiem. Rather well, I'm doing very fucking well, bitch. Nie obrażaj mnie, suko, idzie mi zajebiście. Ja mogę skakać, nie wiedziałem, że mogę skakać. Fuck my life, przecież skakanie to jest mega opcja. To mi pozwala tyle uniknąć. Muszę pamiętać, żeby zbierać fioletowe, to jest podstawa. Fioletowe są najwięcej warte. Ciekawe, czy podskakiwanie mi zużyło, kurwa, jakiś ładunek mojego zrywu, czy co? Zryw gotowy. Szmato! Coś mnie znowu bodnęło. A, czy może podskakiwanie mi niszczy kombo, czy mi się wydaje? Cholera, muszę zbierać wszystkie fioletowe. No! Serio? Padłem? No chuj, ja nie potrzebuję żadnej kurwa przerwy, won ode mnie. Nie wiem, czy ja teraz cisnę na złoto, czy kurwa na srebro? Nie. Dobra, odpalam zryw. Zryw chyba sprawia, że mogę sobie się przebijać przez te wszystkie ich... Złoty wirus! Aha, dobra, na złotego wirusa trochę więcej potrzebuję. Pierdolone firewalle. Oh, fuck my life. Biegłem w to. Dobra, muszę się postarać mimo wszystko zbierać tego jak najwięcej. Nie udało się! God fucking damn it. Złoty wirus 170 tysięcy potrzebował. Nie! Trudne to było nawet. Trudne i trochę długo trwało. To mnie tak zdeczka zniechęciło. Buu! Tylko 3,5 tysiąca cashu. Słabo. Mogło być lepiej. Ale nie było, bo jestem słaby. Znaczy, ja jestem zajebisty. To gra jest słaba. Wszedłem sobie na jakąś wieżę, ale nie. Chuj. Co się stało? Dobra, zebrałem klaster. Już myślałem, że mi się coś dzieje. Gra o moc. Wybuch obrażenia. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić, ludzie. Dostajemy tutaj dubstep guna. Nie ma bata. Enter. Spotkaj się z Kiffem na statku. Let's kick off this campaign. Lecimy. Dobra, zaczynamy kampanię. Jaką kurwa kampanię? Aha, że niby kampania prezydencka, mimo iż ziemia została zniszczona, tu cię mam, wiem o co ci chodzi, podrywaczu, lansiarzu. Wbijamy, skorzystaj z funkcji bramy. Aha, funkcja bramy to garderoba, dobra, skład broni, okej, rozumiem. Chcę wyjść z bramy, chcę opuścić simulation, o jak w Borderlands. Jestem kurwa paskudny. I ziemia jest zniszczona. gdzie ten kif? Tam gdzieś będzie. Przepuśćcie mnie drzwi! Dziękuję. I've been thinking a lot about those days on the campaign trail. I bet we can use a lot of those techniques against the Zim. Yeah. Had to pick a debate, got pretty messy. Romansuj z wiceprezydentem. Ooooooo! You're the boss of the Saints. I'm just one of your crew. You've taken over cities and toppled rival gangs. I've conquered Hollywood and have a name to uphold.
just wouldn't work between us, you see? O Chryste, romansowałem z nim, serio, ja pierdolę. Ukończ wyścig, aha, ale w symulacji, dobra, już myślałem, że tym statkiem, wiecie, okołoziemskim mam się ścigać. Jaki wyścig mam ukończyć w ogóle, gdzie on jest? A, ja sobie chyba wybieram bramkę, do której pójdę. Tu jest wyścig, a mogę iść tutaj na przykład? Wyjść z bramy? Nie, muszę sobie chyba odblokować kolejne bramy, żeby móc do nich dotrzeć. A na razie muszę na nogach, na nóżkach dodreptać sobie do tego wyścigu. A chodzi o taki zwykły wyścig, jak ja przed chwilą sobie biegałem, żeby zdobywać te? Zdobywać cash i reputację? O, jak pięknie wylądowałem! Jestem spadochroniarz. Taki wyścig? Spoko, postaram się o złoto, muszę się tylko kurwa skupić. Dobra. Nie będzie łatwo, ale postaramy się. Trochę powolny start, ale nadrobimy. Zenek, podaj mi moje buty mistrza. Buty mistrza to nazwa takiej flaszki, jeżeli nie wiecie. Nie takie rzeczy się ze szwagrem po pijaku robiło. Tararara. Zwinna myszka, powiedzmy, że pomaga w łapaniu tych kul. O kurwa, a się przejebałem przez jakąś ściankę drewnianą. Przez samochody w sumie też się przepierdalam. Nie wiem, czy mi to nie zabiera zdeczka prędkości. No ale trudno się mówi. Super premia. Biegnę po torach, bo jestem ziomuś. Do przodu, kolejne kule. Samochody mam na was wyjebane. Boom. Musiałem trochę przelewitować. Teraz w lewo i do przodu. Ciśnijmy. O, fuck. Czy to koniec? To koniec. Kończono poziom złoty. Przecież ja wam mówiłem, że ja wbiję złoto. Ile cashu? Ja chcę cash. Chcę dodatkowy cash za to. 25-32. Jest za proste. Wyścigi to jest najprostszy hajs z całej tej grze. True story. Premia. O, jeszcze 5%! Wywalczyłem sobie to 5%. Bitch, please. Enter dalej. Hulululululu. No dobra, ukończyłem wyścig. A co? Jaki to miało związek z misjami głównymi? A, nie, przepraszam. Cel ściga się w systemie. A co z tym? Co z tą bronią dubstepową? Ja ją chcę. Co teraz? Zakłóć system. Powiadacie, że mam zakłócić system. A. Zakłóć system. Czyżbym miał znowu zrobić rozpierdol? Dobrze zrozumiałem tego ziomusia? By the way, zauważyłem właśnie, jak działa zwiększony pasek wytrzymałości. Jest tak samo długi, tylko po prostu przez chwilę, jak zaczynamy biec, to on się nie zużywa w ogóle. Szybowanie zużywa nam trochę wytrzymałości, ale w mniejszym stopniu niż... Co to kurwa jest? To mnie bardzo mnie to interesuje i ciekawi. Nie daję rady tego zniszczyć w żaden sensowny sposób. Trzeba będzie to rozkminić jeszcze. Co ty robisz? Szybuj, dobrze. Ile pytajników się nagle dojebało na całej mapie pomocy. Papsa. I to latanie, boże, prototype, so much. Ale w sumie muszę przyznać, że jeżeli chodzi o sam pomysł na dodatek, to wyszło im to całkiem nieźle. Ponieważ cały motyw supermocy, cały motyw tego skakania jest naprawdę całkiem przemyślany, aczkolwiek pierwszy raz się spotkam z sytuacją, żeby... O, dobra, robimy DLC i puch po paru miesiącach. Kurwa, przecież to DLC jest ogromne. A, dobra, chuj, wydajmy kolejną grę. A już ciekawa, pomysłowa taktyka. Ciekawe, ile hajsy na tym zbiją. Rozsiewaj chaos i zniszczenie za pomocą dostarczonej broni. Co to jest, kurwa, za broń? Ja czarne dziury robię! Chryste, czarna dziura! O, kuchwa. Jakie mega! Pomocy! To jest epickie! I mam nieskończoność amunicji jeszcze, ale się mogę pobawić. Kurwa, ja chcę tą broń na wyłączność. Ja true story chcę tą broń w fabule mieć. Ojej, trochę mnie jebło, przepraszam. Siejemy zniszczenie, muszę się tylko z daleka w sumie trzymać, bo jak mnie to jebnie, to będzie niemiło. Do ludzi, żremy ludzi! Czarna dziura. Zatura to czarna dziura. Nice, jeszcze wybucha, imploduje na końcu.
Dobra, strzelamy po czarnej dziurze, czekamy aż imploduje, powciąga wszystko dookoła. Boże, Zosia, strzelam czarnymi dziurami, wyobrażasz to sobie? Nieprawdopodobne rzeczy się tu dzieją. Oczywiście jest to niemożliwe, żeby to była czarna dziura. No patrz, czarne dziury, strzelam i wciągają ludzi. To jest fizycznie tak bardzo nieprawdopodobnie niemożliwe. O! Dobra, trudno, koszę hajs na razie. Siebie hajs. Pożeramy motocyklistów. Siebie zaraz pożrę! Wstawaj! Ach, ale Zosia, czekaj, ja muszę czarnymi dziurami strzelać. I królika teraz bije. O, nie, to świnia, przepraszam, nie odróżniam świni od królika. A, dobra. Ej, nie, to są członkowie mojego gangu, kurwa, nie, nie gincie! O, Chryste, odzyskaj równowagę. Jeszcze szmaty z policji, gincie. Hello, oh shit, samochód poryju mi przejechał, pomocy. Ale odzyskałem równowagę, bo jestem ziomuś. Biegniemy dalej. Siejemy dalej zamęt wśród kurwa królików, co wy na to, szmaty? Zniszczenie czołgu, czołgi przyjechały. Dobra, czyli wychodzi na to, że to jest najbardziej OP broń w calutkiej tej grze. Ponieważ nawet tamte rakiety, chyba jedna taka rakieta to nadal było za mało, żeby zniszczyć taki czołg. A tutaj jebot. Czarne dziury, powiadam wam. Niech wciąga wszystko, kurwa, kombosy. Kombo, oh shit. Nie, wyjebałem się. Wydaje mi się, że jak się już zakończy... A nie pozwoli mi kombo dokończyć, ale syf. Chaos, o znowu, ja po imprezie, znaczy ja na imprezie, po imprezie zresztą podobnie. Póki nie dojdę do domu i się nie położę, wtedy właśnie taka czarna dziura, powiedzmy, robi się w głowie i je w życiu. Dobra, restekpa rośnie. Brakuje nam jeszcze sporo do jakichś tam dalszych upgrade'ów, ale spoko i jeszcze się zrobi. Toż to dopiero jest który? 7 odcinek? Chaos, dodatkowa akcja siania chaosu. Teraz w ogóle do środkowego miasteczka przeszedłem, nie wiem czy ja się tu bujałem w ogóle wcześniej. Ile mam cashu w ogóle? Weźmy sobie cash, wyciągnijmy z naszego cash pocketa. 40 ponad tysiaków. 46 ponad tysiaków, to mi się podoba. Dobra, wyłączamy taba i patrzymy, jakie dalej nas misje czekają. To jest chyba zestaw misji, których mam siać po prostu chaos. Jaki kurwa cwaniak. Usuń oddział Zinów, nie ma problemu. Gdzie? Aha, dobra, fajne porównanie, ziom. O, ty, czekajcie, mamy tutaj bronię. Czas sobie zaupgrade'ować trochę broni. Muszę to pewnie na razie sobie zacząć. Muszę go złamać, powiedzmy. Dobra, podstawimy to tutaj. Odbiję tutaj w tą stronę. Tak i tak. Hakowanie zakończone. Nie jest to zbyt wymagające, aczkolwiek myślę, że na dalszym etapie rozgrywki będzie trudniej. Kup ulepsz broń. Kusi mnie strasznie, żeby sobie kupić ten karabin i go poupgrade'ować trochę, wiecie, a może takim się pobawię, skoro już go mam, w sumie mógłbym trochę go poupgrade'ować. Po zabójstwie z tej broni część amunicji wraca do magazynka. A pistolety? Mogę poupgrade'ować pistolety? Bo w sumie mi się podoba to, jak one napierdalają. Plus sobie wybuchową amunicję kupiłem, więc to jest kolejny plus. Weźmy szybko strzelność, kupmy. Obrażenia też sobie kupię. Kupmy sobie po jednym upgrade'zie ze wszystkiego. Wydajmy teraz wszystko kurwa na upgrade'owanie mojej broni. 7,5 kawałka? Ej! To mnie stać na dwa takie nawet. Szybko strzelność i teges. O, jeszcze jedno mnie stać. God damn it. A to już nie takie, ale odrzut i masz za mało cashu. Jak to? O kuchwa! Czemu ja tak mało cashu mam? Jesus! Dobra, kupimy tylko amunicję do tego i do wszystkiego innego mam full. Wyjdź! Mwa ha 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 ha, zobaczmy teraz jak strzelają moje pistolety. A teraz mogę jakoś napierdalać i żonglować ludźmi. Tam jest policjant? Tak. Przykro mi, policjancie, zasłoniłeś się człowiekiem, musiałem go zabić. Musiałem, nie miałem wyboru. Gonimy znicz! To była bardzo luźna interpretacja muzyki z Harry'ego Pottera. Wiem, że poszło mi zajebiście, nie musicie mi tego pisać w komentarzach i lajkować.
O, plaster mocy. Prawie jak kurwa plaster nikotynowy, tylko lepsze. Większego kopa daje, bo możemy potem latać. Prawie jak narkotyki, ale absolutnie w żadnym wypadku to nie są narkotyki. Chłe. Dobra, dolecę na drugą stronę, coś wątpię. Albo dolecę. Oh sweet mother of Jesus, I did it. Też maty. Boom. Ten się kurwa zabugował. Dobra, to myślę nie będzie jakoś specjalnie trudne. W ogóle zajebiste w tej wybuchowej amunicji jest to, że to ich wypierdala na ziemię. I dzięki temu, ej no, to jest tak bardzo zerżnięte z Mass Effecta, Jesus. Jak się ich wywali na ziemię, to oni są w ogóle do rozjebania moment. To mi się w tym najbardziej podoba. Zniknęło! Ale z niego chuj, złoty znicz nie znikał! Oszukali kurwa. Muszę zabić jakiegoś porucznika tego kurwa jaszczura, który się ukrywa jako zwykły człowiek, co? Pojawił się cel, zniszcz go. Giń! Lol. To już? Kurwa, wystarczy go zmrozić i tak szczelić? Bo normalnie domyślam się, że będzie miał w chuj życia, albo i nie? No ma. Ale już nie ma. A, bo w głowę nie strzeliłem wtedy. Giń, mruź się! Powiedziałem coś, murzynie! A dobra, tamten chyba zginął tak z dupy. Albo to jest ten porucznik, tylko ja przedtem po prostu... Ała! Policja! Czemu mnie policja kurwa bije? To nie ma żadnego sensu. O ty skurwysy nie uniknął. To mu dużo zrobi? Powinno w sumie. O! Nie, żeby to wyglądało jakby on zginął, ale gra ma wyjebane trochę. Pięknie, cel zlikwidowany. Zgarnę twoje życia i zdupiam. Boom. Zlikwiduj niebieski pin. Czyżby? Hello. Spotkaj się z Kifem na statku. Wow, okej, okay. No to zajebiście. Come on by the ship when you're ready to reminisce. Czyli zakończyłem już wszystkie te misje i będę miał dubstep gana odblokowana. Haha, pięknie. Giń. Siuko. Nie wiem, czy w ogóle likwidowanie tych kulek cokolwiek daje. Myślę, że w taki powiedzmy ogólny sposób zwiększa moją szansę na pozostanie niewykrytym. Tak sobie to przynajmniej tłumaczę i mam taką nadzieję. Nie wiem, co to jest. Są pewnie jakieś plastry mocy, plastry szynki mocy. Tylko, że muszę to pewnie najpierw jakoś zniszczyć. Tych plastrów jest tak kurwa dużo wszędzie. Ja mam ochotę je wszystkie zbierać. Tylko poświęciłbym na to monstrualne ilości czasu. A nie chcę poświęcać tego czasu aż tak dużo, nie? Zbiorę. Kurwa, nie doceniam tego latania, szczerze mówiąc, momentami. Myślę, że nie dolecę, a tu jednak dolecę. Opuszczamy simulation. Zwrócimy misję Kifowi i zakończymy odcinek. Bo najpierw wytestujemy tego dubstep guna. Gdzie jesteś, mój gejaszku? Hello. David was a wild time, wasn't it? I can only imagine what we would have gotten up to if we didn't have to worry about the backlash. We don't have to worry about that now, right? Broń dubstep ostrzał. Wypełnij świat muzyką i wybuchami przy użyciu dubstep ostrzału. Wyposaż się w niego przy składzie broni bramy. Fuck yeah, czy to broń specjalna? I know you want to, but I don't. Wiem, że tego chcesz. You're the president. Dobra, to już słyszałem, to wyjebane mam na twój argument, jak będziesz mi powtarzał cały czas to samo. W ogóle mnie kochasz! Absolutnie! Teraz to się pierdol, otworzyłem moje serce przed tobą, a ty je odrzuciłeś. Ha, giń! Ha, czego ja się spodziewałem? Jesteś tylko murzynem. A ja jestem tylko... Ja jestem chłopcem z bogatego domu, a ty jesteś zaledwie murzynem. Czego ja się spodziewałem? Skład broni! Jaka to będzie broń? Taka? O kurwa. Te bierzemy tutaj takie. Gdzie jest dubstep ostrzał? Może tu? Strzelba półautomatyczna. Aha, pewnie muszę sobie kupić jakąś broń specjalną, żeby móc ją potem podmienić, tak? Ale chujnia. Lądowisko, właśnie, mam tego Screaming Eagle. Co my tutaj kurwa mamy? O ja pierdolę.
Zmiana trybu lotu. Hello, motherfucker. Kurwa, ja latam jakimś kurwa orzełem. Seriously? To jest to. Ty, mam zajebisty pomysł. Lecimy do wieży. Zobaczymy, czy dam radę aktywować całą wieżę, tak po prostu wchodząc na sobą jej górę. Czy może mi nie pozwoli? To było ciekawe. Dobra, nie, wespnę się na nią przy okazji. Ale odcinek możemy za to zakończyć na szczycie wieży, bo będzie fajnie. Podlecę sobie tylko trochę do góry. On kurwa macha tymi skrzydłami, lol. To jest ciekawa sprawa. Wychodzę. No weź! Dude, co się tutaj dzieje? To mnie podnosi do góry? Nie. Dobra. Okej, ludzie, ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się wszyscy, siemano.